W miejskim ratuszu 12 października miał miejsce wernisaż wyjątkowej wystawy zdjęć z czasów niemieckiej okupacji, zatytułowanej Ostrów i Ziemia Ostrowska w obiektywie wroga. Fotografie pochodzą ze zbiorów autora wystawy Andrzeja Mierzwińskiego, jak również z archiwów Jacka Frankowskiego, Rafała Ojrzanowskiego oraz Regionalnej Izby Historycznej w Zambrowie. Wystawa składa się z około 100 unikatowych zdjęć przedstawiających Ostrów, Andrzejewo i Komorowo w latach 1939-1944. Wykonali je żołnierze Wehrmachtu, Luftwaffe, żandarmi i SS-mani, którzy stacjonowali na tym terenie około 75 lat temu. Można na nich zobaczyć m.in. zniszczoną w czasie wojny kamienicę Ludwika Mieczkowskiego, miejski ratusz, na ścianie którego widnieją niemieckie swastyki, okolice dworca PKS, odbudowane po bombardowaniu most w Wałkini, jak również niemieckich żołnierzy oraz miejscowych jeńców. Andrzej Mierzwiński oprowadził gości po ekspozycji, opowiadając o zdjęciach i widocznych na nich elementach ostrowskiego krajobrazu. Podzielił się wieloma ciekawostkami historycznymi dotyczącymi Ostrowi oraz pobliskiej jednostki wojskowej w Komorowie. Proszę zwrócić uwagę na tę składankę. To nie jest, tak ją zrobił, ale tu mamy dokładnie tę samą ścianę, nad której ja stoję. Tylko że zamiast orła jest tu swastyka. To jest z okresu, kiedy tutaj w tym budynku znajdował się Soldatenheim, czyli dom żołnierza. No, on tu tak wyglądał. Mamy tu, gdzie dzisiaj stoi fontanna, gdzie stoi marsz z biało-czerwoną flagą. Tu mamy niemiecką flagę, ale proszę zwrócić uwagę na jeden szczegół. Tutaj między tymi oknami jest tablica. Tej tablicy poszukujemy od kilkudziesięciu lat. Ta tablica została wmurowana w latach 20. i tam były nazwiska Ostrowiaków, którzy polegli w walce z nawałą bolszewicką w 20 roku. I proszę bardzo, Niemcy nie ruszyli, nie zniszczyli, tak samo jak pomników w Komorowie, nie zniszczyli. Natomiast poprawiacze historii w latach 40. 50. tak skutecznie zajęli się remontem ratusza, że ta tablica przepadła. Albo 8 września, kiedy Niemcy wkroczyli do Ostrowi, a najpóźniej 10. Dlaczego? Proszę zwrócić uwagę, że nad drzwiami jest jeszcze godło Polski, jeszcze nie zerwany. Tutaj mam jeszcze tablicę, że to polskie szyldy, że tutaj był urząd miasta w Ostrowi. Ale mamy już niemieckiego żołnierza na schodach, a obok schodów jest proborzec dowódcy armii, niemieckiej dowódcy armii, a tutaj na tym terenie była tylko jedna, trzecia armia generała von Kichlera. Czyli mamy świadectwo, że tu w ratuszu był niemiecki dowódca, którego oddziały uderzyły od północy na nasz kraj. A tu mamy też pyszne zdjęcie, niemiecki pancerkarwagen 3 na tle ratusza. Tutaj mamy kamienicę pani Tatkowskiej, na pewno łatwo jest ją porównać, a tu ta kolumna z boku, ci ludzie, to są polscy jeńcy. Część wystawy poświęcona była bitwie pod Andrzejewem z września 1939 roku. Autorem większości zdjęć są oficerowie i żołnierze niemieckiej 20. Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej, dowodzonej przez generała Wiktorina. To zdjęcie zrobił niemiecki lekarz. Nie pamiętam tej chwili nazwiska, ale jakiś tam Stabsarzt, żeby pokazać właśnie, jacy Polacy są, jakby to powiedzieć, nierycerscy, że strzelali do niemieckiej sanitarki. Rzeczywiście tak się zdarzyło, że polskie działko przeciwpancerne, strzelając do niemieckich wozów bojowych, niechcący postrzeliło niemiecki wóz sanitarny. Tutaj mamy poległych Niemców układanych pod ścianą w kościele w Andrzejewie. Przy niektórych czarno-białych odbitkach wisiały również współczesne fotografie ukazujące to samo miejsce. Dzięki temu można było przekonać się, jak bardzo zmieniła się Ostrów przez minione lata.